w Teatrze Lalka, więc wtedy Wojtek Szot mnie przepytywał, rozmawialiśmy sobie i tak dalej, więc dzisiaj ja sobie solo poopowiadam o tym projekcie i też bardzo chętnie, więc spokojnie sobie z pół godziny porozmawiamy, nie wiem, do 16:45, chyba, że ktoś będzie właśnie miał pytania, albo będziecie mieli pytania w trakcie, więc może powiem po prostu kilka słów o samym projekcie na początek, żeby było wiadomo, o co chodzi. Sam projekt nazywa się Klasyka w powieści graficznej, tutaj jest takie logo z tyłu. Jest to projekt edukacyjny, który został stworzony przez Instytut Teatralny Slogi w Lublanie, w Słowenii. I zostały zaproszone dwa inne instytuty, czyli Teatr imienia Raszewskiego, Instytut Teatralny imienia Raszewskiego w Warszawie i też Instytut Divadelny Ustaw w Bratysławie, w Słowacji. Więc trzy instytucje teatralne i każda z tych instytucji wybrała artystę, który miał z kolei narzucony już właściwie temat, czyli adaptacja klasycznego dramatu teatralnego. Ja dostałem Antygonę Sofoklesa, Cyril Horiak dostał Króla Ubu, a z kolei Jurij Martiska, twórca słowacki, dostał Romeo i Julię. I o ile jeszcze Romeo i Julia są, jest trochę przyciętą wersją, tam był pisarz współczesny, który odpowiednio redagował ten tekst, przycinał go, to my z Cyrilem zdecydowaliśmy, że jeśli to ma mieć sens, to dajemy pełny, nieprzycięty tekst, więc w naszej wersji polskiej Antygona jest w tłumaczeniu Morawskiego, więc jest tutaj na okładce, przyłożył Kazimierz Morawski. Mi zależało na tym w kontekście współczesnych trendów, żebyśmy... Cześć Matylda. Współczesnych trendów, żebyśmy tłumaczy dawali na okładkę, tak? A nie tylko autorów, dlatego mamy właśnie też tego Morawskiego na okładce. I ogólne założenie tego projektu to było zachęcenie młodzieży licealnej do chodzenia, jakby do zainteresowania się teatrem w ogóle, bo niestety statystyki są takie, że chodzenie do teatru spada. Patrzę tutaj po uśmiechach, że tak. Więc ja ogólnie rzecz biorąc też się w młodości bałem teatru, tak? Albo się trafiało na jakąś dziwną, beznadziejną, tanią sztukę, albo właśnie szkoła wysyłała na jeszcze coś bardziej beznadziejnego. Ja pamiętam, jak kiedyś poszliśmy, Boże, na jakieś ekologiczne przedstawienie, gdzie facet walczył, używając sztuk walki, jakiejś karate po prostu z zanieczyszczeniami i był super tandetny laser show i tak dalej. Po prostu wyszliśmy, tak, jeszcze nie znaliśmy oczywiście, kiedy ja chodziłem do 8 klasy podstawówki, słowa cringe, ale jakby tylko to słowo oddało to, co właśnie widzieliśmy, tak? Więc wiadomo, że jeśli się ma takie doświadczenia, albo z kolei teatr jest drogi, tak, no bo normalnie bilety to jednak za 100 czy za 150 zł, no to można sobie, nie wiem, nakupować kilka mang, albo pójść do kina w tanie wtorki kilka razy i tak dalej, tak? A mimo wszystko to jest jak z chodzeniem do galerii, tak? Jakby raz się pójdzie do galerii i się pomyśli, o jednak to jest głupie, tak? Ja tak mógłbym namalować, albo ja nie rozumiem tej sztuki. Ale jak się chodzi regularnie, zwłaszcza nie do tych wszystkich zachęt, CSW i tak dalej, czyli do Ujazdowskiego, tylko właśnie po różnych małych galerijkach, więc typu jak jest Warsaw Gallery Weekend i się połazi chociażby po centrum, po takich właśnie jednopokojowych małych galerijkach, zobaczy, co tam ciekawego się dzieje, można sobie naprawdę wyrobić zdanie na ten temat. I też polecam wszystkim oczywiście chodzenie do teatru na własną rękę, szukając ciekawych rzeczy. I mam nadzieję właśnie, że te komiksy
zwłaszcza Antygona, oczywiście jestem autorem, więc będę największy nacisk na Antygonę kładł, ale mam nadzieję, że Antygona faktycznie was zachęci do zapoznania się z samą tą sztuką. Więc jakby nie jest to infantylna adaptacja. Po pierwsze, jest to adaptacja, która jest, tak jak powiedziałem, wierna, więc jakby możecie ją przeczytać, mówię tutaj do młodszych czytelników, jakby zamiast książkowej wersji. Zadbałem o to, żeby po pierwsze wszystkie greckie wersy na dole każdej strony były widoczne, więc nawet jak ja to pokazuję zagranicznym ludziom z zagranicy, tak, no to oni mogą sobie, mając na kolanach książkową wersję swojego tłumaczenia, przyrównywać wersy greckie i dosłownie jakby śledzić ten komiks, prawda? Po drugie, tam gdzie Morawski zachował rytm i rym, to nawet nie zmieniałem jakby układu wersów, więc to też jest, no sobie zobaczycie, nie będę teraz wertował tego, zwłaszcza, że nie widać z takiej odległości, tak? Ale zachowałem to, więc jakby to, ten komiks zastąpi wam faktycznie książkowe wydanie. Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby to nie był tandetny gadżet, tak? Właśnie, o Boże, edukacja przez komiks. A więc ten komiks, mimo że jest absolutnie wierny, jest jednocześnie bardzo mocną interpretacją, tak? Więc mimo że jakby cały sztafasz jest klasyczny, tak? Chodzą tam ludzie we wszystkich peplonach i togach i w ogóle wchodzą sobie właśnie wśród tych wszystkich starożytnych budowli, to nacisk jest położony na psychologię, która jest zrozumiała dla nas, na relacje ojciec-syn, na relacje matka i dzieci, tak? I bardzo wzbogaciłem rolę Ismeny, która tak naprawdę w czwartym właściwie epizodionie, w czwartym rozdziale znika nam, tak? Jakby jeśli jesteście zaznajomieni z samym dramatem, tak? No to jest sobie Ismena, tam sobie rozmawia z Antygoną, potem się tłumaczy Kreonowi, a potem właściwie znika już nam z oczu. Tutaj no nie mogłem jej dodać nowych dialogów, prawda, bo muszę zostać wierny tłumaczeniu Morawskiego, ale mogłem z kolei dać wizualne reprezentacje i w ten sposób Ismena jest pokazywana w wielu niemych scenach. Więc widzimy na przykład królową, żonę Kreona, która przychodzi do Ismeny, tłumaczy jej bez użycia słów, co jest planowane z jej siostrą, czyli że Antygona ma być skazana na śmierć i królowa przytula właśnie w akcie matczyno-siostrzanym właśnie Ismenę, żeby faktycznie gdzieś przekazać to współczucie, tak? Mocno gdzieś nacisnąłem też na pewnego rodzaju feministyczne wątki, gdzie często zauważyłem, jak Kreon zwłaszcza mówi, nie będzie kobieta mi tutaj dyktowała czegoś i jak ty możesz słuchać kobiet, więc wszystkie takie wersy, które dotyczą właśnie takich, byśmy powiedzieli obecnie, patriarchalnych właśnie punktu widzenia, to zostały wyodrębnione, tym bardziej, żebyśmy zaakcentowali to w dymkach i też, żebyśmy kontrastowali te teksty z zachowaniami kobiet, które słyszą takie wypowiedzi, tak? Więc na przykład żona Kreona, która jakby nie ma wpływu za bardzo na to, co on mówi, idzie w subtelne samookaleczenie, czyli ciągłe obgryzanie paznokci, które tutaj właśnie w tym komiksie jest mocno nakierowane, cały czas się gryzie, tak, i tak dalej. Ismena na początku, słaba postać, tak, wraca nam na sam koniec komiksu, bez spoilowania, tak, ale jakby
jej konfrontacja z Kreonem na końcu jest bardzo istotna, chociażby też w kontekście jakby przeciwstawiania się władzy, wychodzenia na ulicę wyrażania właśnie w tłumie tego, co jest dla nas ważne, tak? Więc oczywiście czarne protesty, tutaj jeśli chodzi o to, co się działo na naszej scenie polskiej w ostatnich latach, mocno wpłynęły jakby na postać Ismeny w tej interpretacji, mimo że nic nie jest wprost, tak, ale jest mocno zainspirowane tym. Więc tak. Czy ktoś może na tym etapie ma jakieś pytania? Nie, okej. Co tu warto jeszcze powiedzieć? Sam komiks, może powiem trochę o procesie powstawania, bo może tutaj ktoś z was rysuje albo myśli o rysowaniu komiksów, albo jest zainteresowany samym warsztatem. Ja mam bardzo specyficzne podejście do budowania komiksu, więc oczywiście jest taki standardowy storyboard, szkicowany z głowy i tak dalej, ale potem mi bardzo zależy na pracy zespołowej i na pracy z ludźmi, więc jeśli ja sobie nawet wyobrażę jakąś sytuację interakcji między postaciami, jestem to w stanie z głowy narysować, co nie jest problemem, to najważniejsze jest dla mnie to, żeby zobaczyć, jak ludzie naprawdę wchodzą w interakcję. Więc mamy tutaj też chyba 14-stronicową scenę muzykalową, która została zainspirowana takimi serialami jak American Horror Story, jeśli ktoś oglądał. W drugim sezonie American Horror Story jest dziennikarka, która trafia do szpitala psychiatrycznego. Tam wszystko ponure, straszne i tak dalej. I nagle stąd i zowąd w sali takiej zbiorczej, tam gdzie ludzie mogą sobie po prostu robić swoje rzeczy, oglądać telewizję, grać w szachy. A wszystko zmienia kolory, robi się super radośnie i zamienia się w muzykę. Ludzie tańczą po stołach i tak dalej. Tak samo był świetny serial, może zakończenie było trochę nudne, ale świetny serial Blackpool z Davidem Tennantem. Jeśli kojarzycie go z Doctor Who, to pewnie to coś wam mówi. I serial Blackpool jest jakimś takim obyczajowo policyjnym serialem dziejącym się w Anglii, ale dwa razy w trakcie każdego odcinka i stąd i zowąd wszystko też wybucha w musical, tak? I nagle właśnie jest chłopak, który tam syn głównego bohatera, który prowadzi kasino, a ten syn właśnie no, schodzi na złą drogę, nazwijmy to, chce narkotyki kupić, tak? I tam się okazuje, że dealer jest tak naprawdę policjantem pod w ukryciu i nagle następuje obława na tego syna i nagle ci policjanci zaczynają tańczyć i śpiewać i ten syn włącza się właśnie i tworzy się niesamowita muzykalowa atmosfera, więc coś takiego też po takim mocno spsychologizowanym rozdziale w Antygonie następuje właśnie, więc po tym takim psychologicznym realizmie idzie w właśnie absolutną przesadę musical i do tej sekwencji miałem 14 aktorów, aktorek i aktorów, którzy faktycznie grali według choreografii mojej. Jednocześnie dając bardzo dużo z siebie, tak? Więc były sytuacje, gdzie jedna osoba musiała przejść po plecach innych osób, ktoś tam musiał przerzucać kogoś, ktoś musiał upadać do tyłu i ktoś musiał ich łapać, więc jakby to są rzeczy, które dopiero kiedy żywi ludzie wchodzą w tę interakcję, wykonują te rzeczy, tak jak nie wiem, upaść do tyłu, żeby ktoś cię złapał, albo jest tutaj scena, gdzie w tej sekwencji muzykalowej, gdzie ludzie niewidzialnymi strzałami strzelają do kobiet, które upadają właśnie rażone tymi niewidzialnymi strzałami, tak? I faktycznie to wszystko było
grane przez te aktorki, aktorów i mam nadzieję, że to jest odzwierciedlane. Ja to wszystko filmowałem, więc nagrałem chyba z 8 godzin materiału filmowego, który potem przeglądałem pod kątem już tego komiksu i storyboardu, który był przygotowany i znajdowałem jakby najintensywniejsze klatki filmowe, więc tak jakby jeśli ktoś pozuje nam, typu zamachnij się mieczem, tak, no to ktoś wstanie i będzie pozował, ale jeśli my faktycznie powiemy po prostu zamachnij się mieczem i będziemy mieli ten cały ruch, a wtedy sobie mogę przejrzeć film i znaleźć ten najbardziej intensywny moment, kiedy są napięte mięśnie, kiedy jest to skupienie na twarzy i to właśnie z podwaliną podrysowany kadr, no to faktycznie mam nadzieję, że to mocno wybrzmiewa w komiksie, tak? Jakby każdy ten gest, każdy, jakby ten, każdy układ ciał i tak dalej. Co by tu jeszcze? Czy ktoś teraz może ma jakieś pytania na ten moment? Teraz zobaczę tylko czas, żeby wam też nie marnować czasu. Więc tak, sam ten komiks oczywiście jest do kupienia u Timofa, więc bardzo wam polecam. On kosztuje 50 zł, a w pakiecie wszystkie trzy komiksy, czyli Romeo i Julia, Król Ubu i Antygona, kosztują 130 zł. Ja jeszcze przez chwilę będę się kręcił w ogóle, pewnie do jakiejś 17 przyszedł coś, więc gdyby ktoś chciał jeszcze właśnie jakiś rys, to nie ma problemu. A potem znikam, gdzieś trzeba będzie mnie dorwać. Ogólnie prowadzę zajęcia też z komiksu, z narracji komiksowej, głównie na Wilanowie w Warszawie, ale planuję gdzieś bardziej w swoje praskie strony wrócić, więc to też możecie śledzić. Co jeszcze? Zaraz przejrzę sobie i się zastanowię. O czym jeszcze można by powiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc, jakby też mogę powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o czas pracy nad takim komiksem, tak? Nad takim komiksem. To jest... sam ten komiks powstał 3 lata, tak? Poprzedni mój komiks, Janina Szubur, na podstawie Olgi Tokarczuk, powieści Anna i Grubowca Świata, też powstawało 3 lata. Z czego faktycznie pierwszy rok, jeśli chodzi o Antygonę, no to było właściwie... Mimo, że pierwsze 2 miesiące to było robienie storyboardu, samo robienie wszystkich tych filmów z aktorami i tak dalej, to było z pół roku. Ogólnie rzecz biorąc, na przykład same dymki w tym komiksie miały być robione komputerowo, ale jak je zrobiłem komputerowo, to poczułem, że są strasznie sztuczne i nie zgrywające się z kreską. Bo też zastanawiałem się, jaki styl mam obrać. W poprzednich moich komiksach w ostatnich czasach rysowałem ołówkiem, a teraz i kolorowałem komputerowo. A w ostatniej chwili, tuż przed tym, jak miałem zasiąść do tego, pojechałem sobie do sklepu Muji na Mysiej. Nie jest to reklama, chociaż jest to reklama, bo bardzo lubię rzeczy ze sklepu Muji. I kupiłem sobie braszpeny, cienkopisy i tak przy okazji długopis, który miał mi służyć po prostu do pisania. I jak zrobiłem testową kreskę na karteczce, żeby zobaczyć, czy ten egzemplarz działa, okazało się, że ten długopis robi tak niesamowitą kreskę, jak aquaporta, tak? Czyli jak igłą się rysuje, robiąc grafiki takie, grafiki w tradycyjnych technikach. Więc ta linia cienka tego długopisu tak mnie zachwyciła, że zdecydowałem, że będę rysował cały komiks długopisem. Potem próbowałem kolorować, trochę tak jak na okładce, ten komiks szarościami, używając technik komputerowych w Photoshopie, ale z kolei o ile ta miękkość ołówka i ta ostrość i nowoczesność kolorowego komputerowego koloru dobrze się zgrywały, to z
drugiej strony uznałem, że długopis zupełnie nie współgra z kolorowaniem komputerowym. Więc i tak samo nie działa z tymi ramkami. Więc musiałem te wszystkie ramki komputerowe obrysować cienkopisem. Same te ramki komputerowe były oczywiście jakby wymierzone prostokątnie, ale potem je obrysowywałem odręcznie bez linijki, więc są rozedrgane i pasujące do tego odręcznego stylu rysowania, jakim jest rysunek. Więc samo to obrysowywanie wszystkich dymków w komiksie zajęło mi chyba z 2-3 miesiące, ale jakby robi się takie głupie rzeczy, zupełnie nieekonomiczne dla finalnego efektu, tak? Chciałem, żeby to praktycznie wszystko było zgrane. I tak samo ten komputerowy kolor mi nie grał, więc ostatecznie całość jest malowana czarną akwarelą. Też wydaje mi się, że to bardziej pasuje do tego organicznego charakteru odręcznego rysowania. Więc w ten sposób jakby to powstało pod kątem warsztatowo-formalnym, tak? Same plansze są rysowane na kartkach A3, czyli właściwie prawie dwa razy większe od tego. Zapraszam Was w ogóle do Jagdy, do Centrum Popkultury, chyba 25 czerwca. Będzie w ramach Komiksowej Warszawy, która dzisiaj się kończy, ale jeszcze tam dalej działa z wystawami. To Komiksowa Warszawa i Polskie Stowarzyszenie Komiksowe przygotowują wystawę plansz oryginalnych właśnie z Antygony, więc będzie można zobaczyć, jak one wyglądają w całej swojej okazałości. Właśnie w Jadcie, tak? Czy ktoś może ma teraz jakieś pytania? O tak, słuchajcie. Gdybyś miał taki drugi projekt, to czy byś go powtórzył? Okej, Kamil, który zadał to pytanie, jest moim sąsiadem, więc ogólnie rzecz biorąc widział mnie przez ostatnie pół roku pracy nad tym albumem jako właściwie osiedlowego ciecia. Nie miałem czasu i siły się myć, robić cokolwiek, więc właściwie przez 20 godzin na dobę rysowałem, żeby zdążyć, już z mocno przesuniętymi terminami. Więc faktycznie w przerwach pomiędzy rysowaniem tylko wychodziłem na papierosa w swojej śmierdzącej petami kurtce, ledwo żywy, więc wiedziałem wszystko, co się dzieje w naszej klatce schodowej, tak? Każdy musiał mnie mijać wychodząc i wchodząc. Teraz jestem w trochę lepszej formie, chociaż nie za bardzo, więc mimo, że skończyłem ten album w styczniu, więc nie powtórzyłbym tego na pewno. Jeśli mogę radzić ludziom, którzy wchodzą w takie duże projekty, cokolwiek, na bazie tych doświadczeń, to po pierwsze, same pieniądze, które miały być za ten album, były całkiem pokaźne i duże, więc to jakby z perspektywy takiej, że zaczyna się zlecenie, to się myśli, wow, super, kasa, ale będzie super. Zwłaszcza jeśli mamy 2 lata na zrobienie tego komiksu. Przypominam Wam, że robiłem to przez 3 lata, więc myśli się 2 lata, dużo kasy, wszystko spoko. Ale tak jak mój brat, który pracuje jako informatyk, mówi zawsze, że niezależnie od tego, jaki jest deadline, zawsze powinno się dodać 1/3 czasu planowanego jako taką przestrzeń buforową, a niektórzy nawet dają 2/3 tego czasu, tak? Więc jeśli coś ma trwać, nie wiem, właśnie 3 lata, no to powinniśmy faktycznie to przewidzieć jako na 4 lata, bo shit happens, tak? I dużo praktycznie shitu wydarzyło się w ciągu tych 3 lat. Od rzeczy zewnętrznych, poprzez pandemię, która rozwaliła ten projekt bardzo mocno. Różne rzeczy się tam właśnie powydarzały administracyjnie, które wszystko spowolniły. Wszystko wzrosło, jeśli chodzi o ceny, papier, drukarnie miały problemy, więc jakby na każdym polu sama pandemia uderzyła w ten projekt.
inne różne osobiste rzeczy się wydarzyły, tak? Więc wszystko właśnie spowodowało, że ten komiks się obsunął o cały rok i dlatego musiałem te ostatnie pół roku pracować już tak intensywnie. Więc na pewno trzeba... Nie można podchodzić zbyt optymistycznie do tego. Po drugie, my byliśmy rozliczani transzami co jakiś czas. Więc znów była ta duża kasa, która była wypłacana raz na, nie wiem, 4 miesiące, raz na pół roku, co powodowało, że trzeba było pracować cały czas nad tym komiksem, trzeba było rezygnować z różnych zleceń, zapożyczać się, a wreszcie jak przychodziła ta kasa za kolejną część komiksu, no to trzeba było spłacać wszystkie te zapożyczenia. I ostatecznie znów człowiek lądował z zerem i tak dalej. Więc jeśli chodzicie właśnie w jakieś projekty oparte na opłatach transzowych, to też warto tak ustawić umowę, żeby to pieniądze przychodziły regularnie, nawet jeśli mało, nawet jeśli to ma być 1000 zł miesięcznie, to przynajmniej zawsze wiecie, że na koniec miesiąca będziecie mieli tego tysiaka i jakoś będziecie mogli planować wokół tego, a nie tak, że właściwie nie wiecie, co macie z tym robić. Więc to tak, no to było na pewno bardzo ciężka sytuacja, też między innymi narzucona przez moją jakby perfekcyjność, bo ja nie miałem żadnych wytycznych, jeśli nie perfekcjonizm, tylko perfekcjonizm, nie miałem żadnych wytycznych, jak mam przygotować ten komiks. Instytut Teatralny po raz pierwszy robił komiks, więc tak naprawdę ja mogłem zgarnąć kasę, zrobić 50-stronicowy po prostu bryk z Antygony i wszyscy byliby zadowoleni, a ja bym to zrobił w rok i wszystko byłoby super. Ale jakby narzuciłem sobie te wszystkie artystyczne ambicje, tak? Jakby tego bez przecinania, działanie z aktorami i tak dalej. I to niestety jakby ważniejsza była dla mnie jakby ta artystyczna strona niż ta ekonomiczna strona. I trzeba znów przy dużych projektach zwłaszcza wyważać tę artystyczną stronę z ekonomiczną. Nie można tego przeskoczyć. Znaczy, można to przeskoczyć, ale to się odbije na was, na waszych bliskich i na samym projekcie, tak? No bo też wszyscy potem zaczynają się niecierpliwić, że to wszystko pada. No. A czy ktoś może ma jakieś pytania, które jakoś pozytywniej zakończą to spotkanie? Super. Ołówki, tak? Jakie? Jeśli chodzi o ołówki, ja bardzo nie lubię ołówków H, więc mój taki zestaw to jest HB oczywiście, tak, jakby taki standardowy, ale ogólnie rzecz biorąc głównie rysuję 2B, 4B, 8B, więc szkice bardzo często robię ołówkiem automatycznym HB. Mam taki swój ulubiony Staedtler 3+ Micro, który używam chyba od 20 lat, z taką trójkątną rękojeścią. Albo ewentualnie ołówek zwykły, ale HB, taki do szkicu, żeby móc łatwo wymazywać i tak dalej. Potem, mówiąc do szkicu, to chodzi mi, nie ma już tablicy whiteboardowej, to bym wam pokazał. Niestety, ale jakby szkic to jest dosłownie samo zakomponowanie w kilkanaście sekund, czy to będzie coś na stronie A4, czy na wielkim arkuszu, a potem już działanie tymi 2B, 4B, 8B, żeby budować głębie, tak? Istotniejsze od, powiedzmy, prowadzę zajęcia właśnie sztalugowe, między innymi przygotowujące do liceum i Akademii Sztuk Pięknych. I ważniejsze od tego, jakiej firmy to są rzeczy, to jest to, żeby nie wybierać losowych narzędzi, tak? Nie, że okej, no to pan Daniel rozrzucił tutaj na stół ołówki, to ja wezmę ten i już rysuję. Nie, tylko mieć właściwe przygotowanie, tak, i tak dalej. Przy dużych formatach, bo też często na przykład, nie wiem, na sztaludze rysujemy 100x70 albo 50x70 modelkę, no to rysowanie ołówkami H, no to jest bardzo męczące, tak? Ja mówię teraz o praktyce, która wymaga też
dość szybkiego rysowania, tak? Bo ktoś, kto robi te super realistyczne portrety, które się widzi na TikToku, na Instagramie, te, które są fotorealistycznym odzwierciedleniem, to radzą wam coś zupełnie innego, tak? I ja nie mam czasu pracować przez miesiąc nad jednym rysunkiem, tak? Tylko mimo wszystko ja przez miesiąc muszę nagle zrobić, nie wiem, 30 stron po, nie wiem, 6 kadrów, 3x6, nie wiem, to nagle jakoś pewnie 180, tak, jeśli dobrze liczę, rysunków, tak? Więc tego jest dużo. A ten każdy rysunek musi być dobry. Więc niestety tu już na przykład w kontekście tych artystycznych ambicji i ekonomii, tak, no to niestety, tak, jakby nie da się narysować całego albumu w 3 lata, tak, powiedzmy tak, jakby się chciało rysować jeden poszczególny rysunek. Okej. Okay. No nie wiem, jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Nie, okej. Okay. To ja już chyba nie będę wam zawracał głowy. Zaraz 17, więc ja wam bardzo dziękuję za to bardzo liczne przybycie, co mnie bardzo zaskakuje, zwłaszcza, że jest już późno, niedziela i ładna pogoda, idźcie na lody. Dziękuję wam i do zobaczenia.